Okej, a więc witam was wszystkich, z tej strony to ja, Hudson Maverick, w nowym czymś, o czym mówiłem, ale niestety zauważyłem, że nie ma to zbytniego odzewu, co mnie oczywiście trochę martwi. No ale nic. W ostatnim komentarzu z koda 4 pytałem się was, widzowie, czy byście chcieli nie zginąć. A, nie zginąłem. Czy byście chcieli, abym nagrywał krótkie przedstawienie każdej z broni w kodzie 4? O kurwa, no stójżeż, ciulu pierdolony w tej kurwa zajebanej drzwiach, w tej kurwa ramce. Żeby mnie tylko zajebali, żeby tylko to. Ach, tak to jest z tymi ludźmi. Taki pedał. A, oczywiście, ten granat kurwa wyskoczył, nie? Pięknie, zajebiście. Zawsze, tak w każdej, za każdym razem jest, no ale o co mi chodzi, o co mi, moi drodzy, chodzi? Mianowicie opis krótki każdej z broni, jak on mnie zabił. Nie, moi drodzy, ja nigdy chyba już nie będę chciał nagrywać na Crossfire, ponieważ jest to najbardziej zjebana mapa w całej historii Call of Duty. Mówcie co chcecie, ale ja tak uważam, po prostu to jest najbardziej zjebana mapa w całej historii tej gry po prostu. Jest takie kurwa gówno. Patrzcie, przebiegnę tutaj i zginę od razu. I zginę. Kurwa, no nie zginąłem. Wow, dobrze. I tak, i przedstawienie krótkie każdej z broni w kodzie. No i na pierwszy rzut idzie przez wielu lubiany, a przeze mnie osobiście nie za bardzo. Jest to M16. O kurwa. Uuu, dużo. Jest to M16. 3-strzałowe M16 oczywiście. Uuu! Gracy dla mnie. Fajnie, że znalazłem ich miejsce kampy, ale niestety oni tutaj będą wracać teraz. Więc no... Czy oni wiedzą, że ja tu jestem? Patrzcie, tam na mapie... A gości się już oddalił. Poczekajcie, pozwólcie, że chwilkę się przypatrzę UAV. Dobra, jebać to, jebać UAV. Dobra, walnijmy tu... O kurwa. O, no niestety, w końcu to było trzeba... Aha, bo oni tam kamp... No i patrzcie. Gdybym tylko trochę poczekał... Gdybym tylko troszkę poczekał, to... Hi man! What's up? O kurwa. No, ale dostałem. No i niestety, moi drodzy, to jest kod 4. I tak, i przedstawienie krótkie, tak jak już mówiłem, to już wszystko powiedziane zostało. M16, powiem wam, 3-strzałowe. Jest ono dobre, ale... Łamie się, jeżeli chodzi o te karabiny pełną serią, które strzelają. Wiadomo, większość z was, z nas może myśleć sobie M16 to 3-strzałowe oczywiście, to tak mniej więcej tak samo jak Type 9,5, który zabija jedną serią. Tu tak niestety nie jest. Czasami, żeby zabić jedną serią, gościu musi być już, jakby to powiedzieć, naruszony. A żeby zabić tak normalnie, to 2-3 serie po 3 strzały oczywiście, nie? O, widzicie tutaj... A to oczywiście mój aim się pokazał ze złej strony. Aha, i kurde, powiedzcie mi ludzie, bo ja mam do was straszne wielkie pytanie. Jak to jest możliwe, że strzał z RPG nie rozwala śmigłowca? Czy możecie mi to wyjaśnić? Ponieważ ja dzisiaj, przed chwilą jeszcze grałem na tej mapce, tej takiej... tej co już nagrywałem komentarz. I leciał tam helikopter, no to ja do niego strzeliłem, wystrzeliłem do niego jedną rakietę, rakieta jakoś dziwnie zniknęła. Wystrzeliłem do niego drugą rakietę, rakieta znowu dziwnie zniknęła. Więc powiedzcie mi ludziska, o co tutaj kurwa chodzi? Bo ja nie kminię. Czy wypadnie ten granat i go zabije? Nie, bo nie mam jeszcze męczeństwa oczywiście. A wiem, że... Noż kurwa! No i tu nie ma quickscope'ów, no chyba... Pana Siala popierdoliło, nie? Naprawdę, panie Sial, ciebie popierdoliło, że tutaj nie ma quickscope'ów. Co to kurwa było? M16! M16... Nie, ludziska, jeżeli gracie pierwszy raz w tą grę i macie do wyboru czy AK-47, czy M16, to zdecydowanie bierzcie akacza. Znaczy no, wiadomo, może się komuś spodobać trzy strzały i w ogóle, ale... Ja jednak preferuję serię. Jak widzicie, no trzy serie, ale w kolesia, który miał to takie fajne coś, nie? Z tym życiem. Gracy kurwa. Ludzie, patrzcie jak idzie. O kurde! You gonna die. O ho! Kurde! Ah, fuck. Yeah, ludziska. Nie! Fuck off. Ale pięknie, oni tam się zarąbiście ustawiają. Ile to jeszcze? 13 minut. No to spoko, to nakręcimy, bo jednak Skoda czwórki to są troszkę inne komentarze, trzeba do nich bardziej być czasowo jakby ustawiony, nie? Czy to był nasz, czy... Teraz nie wiem, co tu się dzieje, kurwa. Aha, dobra, tam jest snajper, to... O Jezu, jestem trochę w klatce. Tam wyjdę, zostanę snajpera, tutaj wyjdę i... Poczekajcie, czy on zginie? No patrzcie, UAV. Grat, o kurde. LOL, ludzie, patrzcie na to, nie? Woo! O nie! Kurde! Ale jaja! Chociaż... O! Fucking hell! Ile tu... Granatów, naprawdę te granaty, moi drodzy, są przerażające w tej grze. To jest najbardziej przerażająca rzecz, której się najbardziej boję. Granatów, ne? Granaty naprawdę totalnie mnie przerażają. Taki damage mają te granaty, że to jest po prostu... No to jest śmiech według mnie. O wiele za dużo. Powinni to jakoś znerfić te granaty. Ja tak osobiście sądzę, nie? No i kurde. Nie, no i tak bym zginął, to przyznam. Ale jednak, jak później odblokuję pewnie G36 czy tego typu bronie właśnie, to jednak wątpię, że będę używał M16, bo znaczy, no powiem wam, M16 jest ciekawa, no nie powiem. Kurwa. Definitywnie rapimy ten team przeciwny. O, czołganie! Czego nienawidzę w tej grze, kolejna rzecz i to jest kolejna część, w którą gram i tak samo jest, czołganie zablokowane, no... Ja rozumiem, moi drodzy, że w niektórych miejscach nawet, no, prawdziwy człowiek się nie zegnie tak, ale... No kurwa, to jest gra, tak? To jest tylko gra, no... Nie przesadzajmy znowu, że... On tam normalnie nie wejdzie, nie zrobi tego, nie położy się, bo jest zablokowane, no. Kurde, no, come on. Tutaj jak widzicie 60 ogólnie naboi. Ile to ma w ogóle? To ma chyba z 30 naboi w magazynku. No, czyli praktycznie klasycznie. O, wow, nie zabił mnie tamten snajper, jak dobrze. Ja też go nie zabiłem. O, widzicie? Tam jest gościu. Patrzcie, ty co kurwa? No jak tu się bezpiecznie poczuć? Co tu mamy? O, zdecydowanie. Oj, zdecydowanie. Ajajajajaj. No nic, ale jest moc, naprawdę jest moc. Ja wątpię, że to będzie... A czy jeżeli chodzi o M16, to ja będę chciał też was się spytać tak naprawdę, co wy byście chcieli ogólnie dowiedzieć się z tych przedstawień tych broni, bo... O kurde, ty zabiłeś go. Bo wielu z was pewnie, no na pewno większość z was grała w tą grę i pewnie wie... Wiem mniej więcej o co w tych broniach biega, ale może... Kurwa, ten Turkish Command to jest pierdolny pedał, patrzcie na niego. A, też mam po 90. Na 40 poziomie dopiero, już mam 16. Strasznie szybko mi się te poziomy wbijałem. No ale wiecie, takie 20-minutowe mecze to jednak... Widzicie, tutaj na przykład takim AK-47 puściłbym serię w ludzi i oni nie żyją, a tutaj... No niby te 3 strzały, ale jak nie zabijesz na te 3 strzały, to jesteś tak naprawdę w dupie. Jeszcze mam taką nadzieję, że ten mikrofon już będzie dobrze. Już lepiej nie może być. O, ale się zaskoczyłem. Już lepiej nie może być. Wczoraj z DJ Maolatem, którego pozdrawiam i polecam strasznie. Tam coś kminiliśmy z tym mikro, ale lepiej niż tak już nie będzie po prostu. Wszystko co się dało zrobić z nim... No i kurwa! Pierdolona... No pizda po prostu. Ale też będę robił kiedyś snajperki, wam omówię. Chyba, jeżeli będziecie chcieli, bo naprawdę czekam na was, moi drodzy. Aż wy mi po prostu napiszecie, tak chcemy, no wiecie, czy coś, czy nie chcemy, bo na przykład graliśmy i wiemy już o co w nich chodzi, czy... No to wy? Ja! Ich habe du hast. Yeah, I'm French. No problem, dude, no problem. Lubię Francuzów. To, że ślimaki wpierdalają, to już inna sprawa. Ale ich lubię. Kurwa, trochę niebezpiecznie się robi. O, trochę się... O, fuck! Ogień! Dziękuję! O Boże, patrzcie ile ich tam jest na mapie. Muszę tam rzucić te granaty w końcu. I naprawdę te RPG, powiem wam, że to jest jedno z najbardziej bezużytecznych... O, fuck, ten tłumik. Jedno z najbardziej bezużytecznych gówien według mnie. Na tym ani... Powiem wam, nikogo jeszcze tym nie zabiłem, nie? Co ty gości próbowałeś? No i to jest niestety to, moi drodzy. Naprawdę, akaczem wystrzelicie jedną serię, nawet takich serii kontrolowanych i go się zabijecie, więc jeżeli chodzi o mnie, jeżeli miałbym wam... Kurde, jak to jest możliwe, że to mnie... No to nie jest możliwe właśnie, to jest to. Dlatego, tak jak mówię, no... Jak miał ocenić tą broń na 10 punktów, oceniłbym ją na 4 według mnie. 4 będzie... Powiem wam tak, oglądałem Kracha, którego zajebiście lubię po prostu, on jest super, po prostu super. I on mówił, że M16 jest jedną z takich bardziej overpower broni w tej grze. Kurde, no oczywiście. Nawet tutaj. A przeładowywał to spoko. Tak, i jest jedną z bardziej overpower broni, ale... Nie wiem, jakoś nie odczuwam tego, wiecie? Naprawdę tego nie odczuwam. O, i teraz zginę. Gracy. Strasznie. Fajnie się gra. Strasznie. Tylko szkoda, wiecie co? Jedna jest rzecz taka... O kurwa. No i... To jest kurwa to, jak klikasz E i patrz kurwa, patrzcie no. Już 5 razy zdążę kliknąć te E, zanim on użyje jeszcze raz noża. Ja wiem, że to by było przesadzone, jakby klikam E, używam noża i sekundę później mogę znowu. Ale no kurde, w takich sytuacjach... Granaty znowu, zobaczcie. On sobie randomowo rzuci taki gościu. Ja tu nie chcę nic mówić, ale tu jest, patrzcie, 17/18. To tu jest rzeź po prostu. Ale jak, no miałem ten wynik najlepszy przez długi czas, więc... Mam nadzieję ogólnie, że wam się to spodoba. Komentarze z koda. Tak samo jak mówię, jeden cały meczyk... Kurwa! Asysta jeszcze, nie? Jeden cały meczyk przedstawiania tak naprawdę jednej broni. Może też się wam spodobać. Jeżeli macie jakieś tak zwane tipy... Kurwa... Wskazówki... O! Odrzuciłem ludzie, pierwszy raz w karierze. Jeżeli macie właśnie jakieś tipy, wskazówki, no to... Bardzo o to proszę. Zabiłem, haha. Heheczki. No kurwa, ten Turkish Commando mnie... Niszczy mi jaja po prostu. I co? Tak naprawdę mógłbym się z wami już pożegnać, ale zostało jeszcze 5 minut. Kurwa, mu przejechałem. No i to jest to. To jest to, sprzycelowanie. Tutaj też, jak widzicie, nie celujecie za szybko. No ale co będziemy narzekać? Broń jest ogólnie fajna, tak jak mówię, 4 dostanie spokojnie. Czemu nie więcej? Seria trzystrzałowa to jest... No wreszcie, kur... Seria 3-strzałowa to jest troszkę według mnie za szajowo. Yeah! Noobs for life. A nie, proszę. Nie w dupę. Kurwa. Ale to jest strasznie ludziska, to jest straszne po prostu. Już tak nacelujecie na kościa i... Jeszcze mogę właśnie spytać o jedną rzecz. Po pierwsze wyjaśnię, jak tam zniszczyć ten śmigłowiec, to na pewno, nie? Ale... Klikam czasami shift, żeby on oczywiście biegnął i on się... No kurwa! Zajebiste respy w tej grze są. Żrej kurwa. No! Gdzie? Skąd? No, zapierdoliłem, raczej asystę dostałem, no nic. I... O i koniec meczu. No widzicie, więc pierwsze mniej więcej przedstawienie broni M16 jest... Tak jak mówię, 4 minusy, 3-strzałowość i troszkę takie nie za bardzo ogarnianie, znaczy ja przynajmniej nie ogarniam aż tak najbardziej. Na plusy idzie, no nawet siła, no bo nie powiem, no te 3 strzały jak dobrze to się trafi, to się zabije, ale jednak taki AK-47. Więc ja się z wami żegnam, do usłyszenia, do zobaczenia, narka.